Tomasz Mackiewicz odszedł z tego świata w ubiegłym roku, po nieudanej próbie zdobycia Nanga Parbat. Himalaista stoczył heroiczną walkę o życie, którą obserwowała cała Polska. Okazuje się, że mógł umrzeć wcześniej, niż wszyscy myśleliśmy. Wstrząsające informacje ujawniła jego żona. Tomasz Mackiewicz kilkukrotnie podchodził do zdobycia Nagiej Góry, ale każda kolejna próba kończyła się niepowodzeniem. Niestety to ostatnie podejście zakończyło się w najgorszy możliwy sposób, gdyż himalaisty nie dało się uratować ze względu na fatalne warunki pogodowe oraz wiele innych niesprzyjających okoliczności. Tomasz Mackiewicz umarł wcześniej niż myśleliśmy. Wdowa po himalaiście zdradza wielką tajemnicę ze względu na wiele spraw o charakterze międzynarodowym. Akt zgonu Tomasza Mackiewicza dotarł do kraju dopiero na niemalże 2 miesiące po jego śmierci. Widnieje na nim data zgonu 30 stycznia. Jednak małżonka himalaisty twierdzi, że już kilka dni wcześniej poczuła, iż jej mąż pożegnał się z tym światem. Czuję, że Tomek przestał żyć w swoim materialnym ciele 27 stycznia, chociaż w akcie zgonu przyjęto 30 stycznia, powiedziała w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. Wdowa podzieliła się wstrząsającymi myślami, które towarzyszyły jej od pierwszych chwil, kiedy dowiedziała się, że jej mąż jest uwięziony na Nanga Parbat. Miesiącami odtwarzałam sobie chronologię wydarzeń, co się działo i którego dnia. Musiałam przyjąć, że umarł nazajutrz po tym, kiedy Eli go zostawiła, bo w przeciwnym razie oszalałabym na myśl, że był sam i mógł się bać. I dlatego szukałam znaków, że tak się stało, dodała. Podczas pierwszych godzin po tym, jak Tomasz Mackiewicz został sam na zboczu góry, a Elisabeth Rewol zeszła po pomoc, zagadkowo zaczęła zachowywać się jego córka. W nocy, gdy Eli zostawiła Tomasza, Zoja przebudziła się. Co jej się nigdy nie zdarza, usiadła na łóżku z szeroko otwartymi oczami i z kojącym uśmiechem. Nic nie mówiła, tylko przez kilkanaście sekund na mnie patrzyła. Były to dla mnie materialne znaki energii Tomka, który pokazywał nam, że wciąż jest z nami. Dawał mi znak, żebym się nie bała, stwierdziła Anna Solska-Mackiewicz. Do tej pory córka Mackiewicza patrzy często w nocne niebo i wyczuwa obecność swojego ojca. Powiedział z ojcem, że jeśli spojrzy w niebo i zobaczy migającą gwiazdę, to on będzie do niej migał. I często się zdarza, że córka wypatruje w nocy migającej gwiazdki i cieszy się, że tata dotrzymuje słowa, czytamy na stronach Wysokich Obcasów.